ale bez. Kanał znowu zrobił bęc, podpalujący czym on jest. Wysyp gniotów, Matko Święta, tajdę tu. Chciałby wygrać w końcu też, wykop przeprosić nie chce. Więc bez sensu suby żebrać. No, pierwsze pytanie, gdzie córka? Córka jest u znajomych na noc. Tego typu. No, żeby sobie trochę... Dopiero rano ją weźmiemy. Trochę... Żeby nie o tej godzinie, bo wiadomo. No. Oni też śpią. Jesteśmy w kontakcie. No. Dopiero gdzieś no, tak 8:00 ją weźmiemy. Że dopiero się obudziliście? Teraz pokazujecie, że jesteście tacy mocni? Przedaliście się, co? Ile sobie blasz? Ile kurwa ciemno blasz? O Boże! Światła się nie świecą! Jestem taka samotna i wiem, co robię, ale tu wam pokażę, odpalę swoją brykę. Jo, już na ciebie szakal, taka z ciebie beka szakal. Co ty sobie myślisz, szakal? Nie pokazujesz twojej twarzy, szakal. I dyszujesz na mnie, szakal. Coś ci powiem, to jest strony kobra. Ja się sam mówię i pokazuję twojej twarzy. Mimo to siedzę i sobie palę papieroska. Mimo to, że sobie jaram i jaję banalnie ten. Właśnie, jadę po to łosie, taki Bozo was tu pozdrawia. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu, tego typu. Właśnie, to jest koło, tego typu. Zobaczcie, tego typu, jak bitl, jak i tego typu. Taki Bozo was tu rozwala, skarżę to, tego typu. Właśnie, mata płaka, tego typu. Trzeba myśleć głupko, tego typu. Taki Bozo was tu pozdrawia, ładna pogoda. Tego typu, właśnie to jest to, co ja mówiłem. Trzeba rozpierdalać, rozwinąć tego typu. Tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas. Tego typu, tak i Boże was tu trzyma. Niepewności zawsze nas trzyma. Na każdy filmika tego typu. Właśnie to jest to, co powiedziałem. I sobie trzeba myśleć tego typu. Właśnie takie Boże was rozpierdalę. Wierzę tego typu, właśnie tu jadę po to łacie. Aby nie wiedzieć, co tu powiedzieć. Tego typu, czy mamy się kuchu, nie typu. A niektórzy myślą dupą, a niektórzy spierdalają. Co tu tego typu, zobaczcie jak tu jadę po całości. Czy mamy się główką, nie typu, tego typu. Tak że Bozo was tu zdarza tego typu. Ja idę do przodu, a wy całe idziecie do przodu, czy nie wiem. Bo to jest
pytanie tego typu. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Tak, od Boże was pozdrawia tego typu. To jest właśnie to, że wpierdając się komuś życie w prywatne z butami, to świadczy tym, że niektórych ludzi mają, niektórzy ludzie mają patologię u siebie w domu, w prywatnym życiu. A dzisiaj mam dużo jeszcze do roboty, widzowie, bo jeszcze koszenie jeszcze jest spore na różnych posesjach. Wczoraj ponad połowę skoszona już jest. Teraz dzisiaj też jest koszenie. Już końcówka koszenia tego typu. Zamiast się zająć swoim życiem, no to niektórzy się zajmują tymi swoimi, jak się mówi, czyimś życiem. Dlatego mówię to szczerze, ja coś nie widzę. Nie prowokujcie mnie do takich czyn jak filmy z humorki. Bo no mówię, no to jest zabawa, można kogoś pohejtować, kogoś tam. Wiadomo, kogoś nie lubicie, to możecie też, ale do jakiegoś widzowie stopnia, które można jakiś jest margines. Słuchajcie, widzowie, chcecie coś zobaczyć tego typu? Wiecie, jak się nazywa ten człowiek w filmie z humorkiem z kanału? No bo... coś wam mogę pokazać. Kojarzycie tego człowieka, to on ma kanał filmik z humorkiem, który mój stream odpala. O! Nie odbiera chłopczyk? Filmy z humorkiem. Nie odbierasz połączenia? No to na wideo rozmowie. O, zablokował mnie chłopczyk. Ta osoba nie zdążyła na tego. Zablokowała mnie to chłopczyk. Widzisz? To jest człowiek, to jest Jacek. Na W. Nie kasuj chłopczyku wiadomości, bo wiadomości jakaś chłopczyk. Zobacz, jak on kasuje. Zobacz, jak on boi się, tchórz. Kasuje wiadomości, zobaczcie. Tchórz. No odbierz chłopczyku. Co tak, skasowałeś wiadomości, łobałbym tego typu. Filmik z humorkiem. Co tak skasowałeś wiadomości? Ludzie chętnie by poczytali, co tam pisałeś, chłopczyku. No i co? Kozak jesteś, ale... myślałem, że nie mam jaja. Ty? Tego typu. Widzicie? To jest człowiek, który prowadzi kanał Filmik z humorkiem. To służby się zajmą nim już. Tak, Jacek, film z humorkiem. Tak, to jest bardzo. Dziękuję za serduszka. Tego typu. Przezwłaszczyłeś sobie hajs. Chcesz na mnie zrobić, chłopczyku. Ale... powiem ci krótko. Służby się tobą zajmą. Za nielegalnie wyciąganie pieniędzy. W tym sensie, że zarabianie nielegalnie nad nim. Napisałem i to moi ludzie też napisali tam zgłoszenia na to, że prawa autorskie. Żebyście się nie zdziwili, ani Jacek. Pismo będzie przygotowane. Był tylko ważny mój podpis. A my ludzie
Więc pojechali tam, gdzie się składa, z zawodami. I masz przesrane tego typu. Możesz nie mieć tego kanału tego typu. A po drugie, kupisz sobie suby i się chwalisz jak ciota. Nie zatuszujesz, chłopczyku, tego wszystkiego. A po drugie, nie zbanujesz mi Instagramu, bo akurat, chłopczyku, ty też złamałeś jakby różne procedury, które udostępniłeś do prywatnych rozmów i na rzeczy. Jeszcze nie dosyć widzę, że on będzie miał przyjebane tego, to jeszcze w filmie, tam gdzie pracuje. Bo to firma też będzie jakby pod lupą. Tak, film z Morgiem. Liczcie z tym, że tam gdzie pracujesz, też będą sprawdzać. I zobaczymy, co wyjdzie. Żadny prawnik ci już nie pomoże, ani firma. Tak, już jest tak zrobione, że będziesz, to jeszcze firma ci dostro. Tam gdzie pracujesz, filmik z humorkiem. Dlatego widzowie, dlatego mnie nie było, bo nie dosyć, że w pracy byłem, to po pracy załatwiłem właśnie sprawie właśnie tego, żeby miał film z humorkiem przesłane. Będzie miał z nakazem rewizji mieszkania i firmy tam gdzie pracuje. Jak ty brałeś mnie, Mareczku z Togmiotu, brałeś mnie i na Legnicki w tym barze, przypomnij sobie, ktoś cykał zdjęcia. Pamiętasz? Pamiętasz, ktoś tam to, co robiliśmy odcinek? No, ktoś był w barze, bo to było jakoś tak w południe, rano, pamiętam. I ktoś był w tym barze. Nie bar, tylko to jest taki kafe, coś tam. Tam, gdzie można śniadanie zjeść, zamówić tam. Bo to nie barek. To taki mały barek śniadaniowy, można to powiedzieć. Na Legnicki. Tam kiedyś, co było kiedyś Mila. Kiedyś. Kojarzycie. Niektórzy. No, to tam. Powiem ci tak. Od początku byłeś obserwowany, tylko powiem ci tak jedną rzecz, którą zgubiło cię jakby, nie wiem jak to powiedzieć, bo to zaraz mi wiedziało, musiałem ci ten, no jak to się mówi, no widzę, łopobem. No dobra, nie ważne, jak mi się przypomni w trakcie, to powiem. A, czujność, musiałem cię uśpić, czujność. Ten gniot baza też się szykujesz, widzę, do odpału. Chcesz mieć przesrane jak ten film z kumokiem? Pięknie. Jesteś naszym celem do utylizacji. Utylizacji? Baza. Chcesz, żebym ja ci się to kopał? Do życia prywatnego? Pytam się. Miśku. Get baza. Kurwa mać! Dzięki. Przestań mnie wkurwiać. Jak jesteś cipą, to bądź cipą.
Proste, kurwa. Myśl główko, kurwa, a nie dupo, kurwa. Bo mnie wkurwiasz, ja skurwysyn. Aka tego tematu. 10 zł. Wykop zarabia, a Tiger nie ma nawet na pizzę bucha. HBECZKE mam STEGOELO. Poproszę swoich ludzi, żeby pojechali tam, gdzie on jest zameldowany, żeby obserwowali jego. Ale ja nie mieszkam, drugi Tigerze, w miejscu, w którym jestem zameldowany. Ja ci to tłumaczyłem, nawet kopia, ty dalej nie rozumiesz. Tam ziomków, żeby obstawili. Nie mam do niego siły, naprawdę. Dziękuję ci, Mark, za 5 zł. 5 zł. Masz tu jakiś grosz, żeby dupa pękła z żalu uszatkowi. Pozdrawiam Discord, nie Discord. Także pozdrawiam Discord. Awu. 1 zł. Uważaj, bo Tiger naśle na ciebie belgijską mafię. Ustalić fakty, co z tym Robertem Aca. Benz. 10 zł. Na właśnie tego typu. Robert wola tego typu. Nie pilnowałeś dup swoje i teraz dosięgniecie lewa rążka sprawiedliwości zgierskiej. Przyszkuj się na fotki gulek i szczania do kuka, które rozjebią cię od środka. Dziękuję, że... Benz widzowie. Tam bogacz, 10 zł. Gdzie mieszka. Jeszcze więcej dla restreamów. Wynajem było na centralne. Dziękuję za donate. Proste? Czy nie? Czy znowu coś innego, kurwa? Pomiędzy warszawską a centralną. Coś mi się wydaje, że z czym walisz. Maria Czapelka, 50 zł. Dziękuję i pros, że nie dawać tych pieniędzy uszatemu pijakowi z dołu. Robeta. Wolak. Wolakiem nie nazwał. Kasę to, co na mnie zarabia. I te 60 zł zaraz migiem oda w buzi, w zębach. Bo zaraz tu chłopaku po prostu... Zaraz będę dzwonił. Co on robi dzisiaj? Będzie, ja cię kręcę. Będzie koniec. Na mnie zarabienie. Tak, miotbaza. Czekaj, jak chłopaki do ciebie zapukają w drzwi. A jak nie otworzysz, to ci rozwalą drzwi i chatę. Chcę z chłopakami się umówić na jutro, żeby jego tam dojechać. Jak się mówi, no w kwestii, żeby pojechać tam do niego. I postaram się odpalić streama i zobaczycie. Ale po co on tu gada? Przecież zobaczcie. On nie odpali streama, bo nie będzie go u mnie. Roberta, Polaka, czyli Gniotbazy. I zobaczymy, jak się będzie mądrował. Kto tam? Dzień dobry, z tej strony Byczki. Chcielibyśmy powiedzieć, że Tiger jest dołem, a Gniotbaza górą. Okej. Dzięki, trzymajcie się tam. Pozdro, Benz. Kiedy noc, ostatni harnaś, wypijesz toż na grze, czas spać. Oczka zmruż, więc pod kołdrę, rączki włóż, to je modne. Niech cię wicher spękniętych szyb ukołysze jak na ścianach grzyb. Więc opuść rów, oczka zmruż, niech cię ukołysze z meliny smród.